Halo, halo, witajcie. Gryzor wita Was serdecznie zza kierownicy wyścigowego bolidu, bądź też innego auta klasy GT, bądź też innego go-karta. Słuchajcie, bardzo mi się spodobała ta gra. Mimo moich początkowych, jak gdyby, ochów i achów, później przyszedł kubeł zimnej wody w postaci napotkania kilku błędów w tejże grze, a teraz właściwie już się oswoiłem z przymrużeniem oka. Odrobinę traktuję w tej chwili Project Cars i chyba tak powinniśmy do tego podchodzić, jako taką wyścigówkę, ścigałkę, raczej konsolową z pogranicza symulacji i właśnie arcade'u. No i cóż, tutaj mi się już demko załączyło. Dzisiaj, wczoraj Wam pokazywałem pierwszy wyścig, natomiast dzisiaj chciałbym Wam zademonstrować, jak wygląda kariera, bo ta jest odrobinę inaczej zrobiona niż we wszystkich grach, które do tej pory. No, nie we wszystkich, ale w większości gier, które spotykamy. Wybieramy sobie karierę i mamy, ja już zagrałem sobie powiedzmy jedną rundę, ale mamy w panelu naszej kariery, jak tutaj widzicie, mamy podpisany kontrakt. Oczywiście zacząłem w najniższej serii, czyli zacząłem od go-kartów. Tu jest nasza skrzynka odbiorcza, w której to, do której przychodzą maile od różnych zespołów z propozycjami kontraktów, z podziękowaniami za wyścigi wygrane, bądź też reprymendami za przegrane. Tutaj mamy nasze wyniki w poszczególnych wszystkich mistrzostwach, które akurat w tej chwili się rozgrywają. Mamy też ogólnie ogólne informacje na temat sezonu, który rozpoczęliśmy. Profil tutaj kierowcy, wszystkie nasze statystyki, czas gry, widzicie tutaj godzina 90, rozumiem. Rozpoczęte wyścigi 29, no tak, testowałem. Mamy nasze nagrania. Nie nagrywałem oczywiście, jeszcze tego nie przetestowałem, ale postaram się przetestować. Oprócz tego, cóż tu jeszcze mamy? Strona główna. No i cóż, tu jest najistotniejszą rzeczą tutaj w tej stronie głównej, oprócz jakby takiego skrótu, highlightsów z całego sezonu, oprócz tego jakby takich tweetów z boku, także tak, Gryzor to murowany kandydat na mistrza, takie mam feedbacki po ostatnim moim wyścigu, taki fanchat mamy zrobiony, no dość sympatycznie to wygląda, gdzieś tutaj newsy jakieś z innych serii się przewijają, ale najważniejszym składnikiem tutaj jest właśnie kalendarz kariery naszej. I jako ja, że ja rozpocząłem tutaj od najniższej powiedzmy pozycji, czyli od kartingów, więc tutaj UK Kart Nationals. No i cóż, mamy tutaj krótki taki przegląd ustawienia wyścigu, długość sesji możemy sobie regulować, tylko nie wiem dlaczego, powiedzmy sobie może 50%, to jest 5 okrążeń, akurat tak. Może więcej nawet, bo to są króciutkie tory. 77 okrążeń, to jest 7 okrążeń. Oczywiście zmniejszamy sobie na 60%, no bo mówię, to jest mój powiedzmy powrót do ścigania, także nie będę tutaj szalał. Najważniejsze, żeby pozwolić pokazać Wam tą karierę. No i wybraliśmy sobie UK Kart Nationals. No i cóż, mamy, który składa się, ten UK Kart Nationals, seria zawodów składa się z 3 rund. Pierwsza runda, wyścig krótki na torze Glencairn. No i cóż, chyba trzeba by pojechać. Zatem jedziemy do boju, moi drodzy. Kierownica coś mnie tutaj zaczyna strajkować, przepraszam bardzo. Bo teraz już wszystko będzie dobrze, jeszcze jakaś mała kalibracja. Coś tutaj w środku, bo my możemy zrestartować sesję, jakieś podpowiedzi, strategię postoju, to wszystko możemy restartować. No ale cóż, ja wybieram jedź. No to poszli. Powiem Wam, że wrażenie jest niesamowite. Oj, oj. Naprawdę trzeba się ogarniać jadąc go-kartami. Mogłem sobie ustawić na automatyczną skrzynię biegów, bo tutaj... Muszę Wam powiedzieć, że Mario Kart 8 to chyba to nie jest, ale fanu daje chyba nawet o wiele więcej. Masakra, jest świetnie. Widzicie, tak to jest, jak się jeździ, bez pomocy żadnych.
Szybciutko, szybciutko. Mam jeszcze szansę, ponieważ 7 okrążeń to jest sporo czasu. Muszę tylko powiedzieć, że wygląda to naprawdę, naprawdę bombowo, masakrycznie. I zastanawiam się, czy czasami nie uruchomić jakiegoś takiego nagrywania w postaci bezstratnej, żebyście mogli popodziwać również ze mną tą grafikę. Dlaczego kierownica mi się odkręca tutaj ciągle? Jest jakaś masakra w ogóle. Okej, dobrze. Lecimy dalej. Project Cars naprawdę grafiką miażdży ten blur, czyli to rozmycie także od szybkości, jest jedyne w swoim rodzaju i nigdzie indziej, w żadnym innym symulatorze bądź też grze arcade nie znajdziecie tego typu efektów graficznych, a przynajmniej nie na tak wysokim poziomie. Widzicie tutaj, kurczę, naprawdę, naprawdę jest ciężko. Ja dodatkowo jeszcze nie mam tutaj stołu dopasowanego do montażu kierownicy, więc wszystko mi tutaj lata. Aj, masakra, powiem wam szczerze, naprawdę warto tego spróbować. I jeżeli miałbym tutaj więcej miejsca, a nie mam niestety, jeżeli miałbym tutaj więcej miejsca, to specjalnie chyba dla tej gry zmontowałbym sobie jakiś stelaż z jakimś wyścigowym fotelem, bo jak wiecie, przecież z pedałów też pedałów tutaj też używam. Oczywiście, kurczę, to automatyczna skrzynia biegów jest normalnie wskazana wręcz w tak mocnym tutaj, w tak mocnym skręcaju. Poza tym troszeczkę tutaj jeszcze nie czuję jakby force feedbacku na tym wszystkim. Na tej kierownicy muszę to poustawiać sobie. Podobno już gdzieś jakiś update gdzieś tam idzie odnośnie tego force feedbacka, ponieważ naprawdę jest tam masa opcji i ten force feedback sobie można skonfigurować tak, żeby chodził idealnie do naszych predyspozycji. Widzicie, cóż tu się stało? Jakby kierownica przestała mi w tej chwili działać. Nie wiem dlaczego. Znowu jakiś mały restart tego wszystkiego. Nie wiem tylko, czy to jest, mili drodzy, moi drodzy, zaleta, wada tej gry, czy po prostu coś się tutaj mi odpięło. Ojojoj. Już jestem w tej chwili dublowany, jak widzicie. Naprawdę, pierwszy raz w ogóle jadę na tym torze. Ale świetnie to wygląda, masakrycznie. Aż chyba nabrałem ochoty na prawdziwe go-karty. I tutaj ukłon w kierunku moich kolegów Dominika oraz Marcina. Jeżeli macie ochotę się zmierzyć ze mną w realu w go-kartach, to zapraszam was bardzo. Rzucam wam rękawice, wyzwanie, pojedziemy gdzieś na otwarty tor, pościgamy się prawdziwymi kartami. Tutaj mi co prawda nie idzie, ale już widzicie, mogę się oddublować nawet. Mogłem, zdać się. Po zewnętrznej! Mili państwo, jest świetnie, naprawdę jest bombowo. Polecam spróbowanie, nie wiem jak to na padzie będzie wyglądało, ale na kierownicy jazda tutaj, powiedzmy, jazda go-kartem jest świetna. No cóż, pozostaje mi tylko was pożegnać w tej chwili i zaprosić na kolejne filmy z Project Cars. Trzymajcie się, cześć!